Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl. W meczu piątej kolejki drugiej ligi Widzew wygrał z Gryfem Wejherowo 3-1 po bramkach Mateusza Michalskiego, Radosława Sylwestrzaka i Daniela Świderskiego. To spotkanie jednak nie rozpoczęło się po myśli łodzian. Dość szybko boisko musiał opuścić kontuzjowany Simonas Paulius, którego zmienił Kacper Falon. Na pierwszą bramkę czekaliśmy do 38 minuty, tyle że to goście trafili do siatki Patryka Wolańskiego. Dwie minuty później wyrównał na szczęście Mateusz Michalski. Na przerwę schodziliśmy z wynikiem 1-1. Druga połowa zdecydowanie lepsza w wykonaniu widzewiaków. Od początku bardzo ostro zaatakowali. Na efekty nie musieliśmy długo czekać. W 52 minucie świetnie w polu karnym rywali zachował się Radosław Sylwestrzak, który głową pokonał bramkarza rywali. Kolejnych okazji nie brakowało, ale na trzecią bramkę dla łodzian czekaliśmy aż do doliczonego czasu gry. Wtedy to po jednej z kontr sfaulowany został w polu karnym Daniel Świderski. Sam podszedł i z 11 metrów pokonał bramkarza rywali. W efekcie zwycięstwo 3-1. Tak, no pierwsza troszeczkę nam się nie ułożyła tak jak chcieliśmy, straciliśmy bramkę, musieliśmy na szczęście szybko odrobiliśmy. No ale druga połowa to już troszeczkę inaczej. Przestrzeliśmy, zbraliśmy drugie piłki, tak jak to powinno wyglądać od początku. No i było więcej sytuacji. Ty lubisz takie mecze, ty lubisz takie bramki. No nie ukrywałeś dzisiaj tej radości, bo rzeczywiście satysfakcja z tego gola była chyba duża. Na pewno, no każdy gol cieszy, a szczególnie mnie gdzieś tam stopera, który rzadko gdzieś tam ma sytuację do tego, żeby strzelać bramki podczas meczu, no bo nie ukrywajmy, tylko stałe fragmenty zostają. Szkoda drugiej, że nie wpada, bo by było jeszcze lepiej. Było bardzo blisko, mogłeś ustalić wynik tego meczu już wcześniej na 3-1, nie czekając na ten rzut karny w wykonaniu Daniela. Radek, ale ten mecz od początku wcale nie układał się tak lekko, łatwo i przyjemnie. Gryf nie przyjechał tutaj się bronić, chcieli zagrać także o pełną pulę. Ale tu żadna drużyna nie przyjedzie, żeby się podłożyć nam. Tu każdy będzie przyjeżdżał i będzie grał o 3 punkty. Przede wszystkim dlatego, że tu jest pięknie. No tu stadion, kibice to niesie. Wiem, jak byłem w Siarce Tarnobrzeg, jak jechaliśmy na jakiś lepszy zespół. Wiem, jak się grało przy takiej publiczności. Dzisiaj naprawdę kapitalny wieczór mimo tego deszczu. Tak jakby to jeszcze bardziej nakręciło tą atmosferę, ale także was. Może spadło coś z góry, może Bozia pomogła, także trzeba się z tego cieszyć. Radku, strzelona bramka oczywiście, ale tak chciałem cię zapytać o to, skąd taka różnica w waszej grze rzeczywiście pomiędzy pierwszą a drugą odsłoną tego meczu? Nie wiem, szczerze nie, ciężko jest mi to powiedzieć. Gdzieś tam musimy przeanalizować to w szatni i zapytać się, jak się czujemy od początku, czy po prostu mecz trwający mecz nas rozkręca, czy nie wiem, no, ciężko to określić. Radek, jeszcze raz gratuluję, bardzo się cieszę z twojego gola, gola, który dał nam tak naprawdę w tym meczu drugie życie. Tak, ale najważniejsze jest zwycięstwo drużyny. Postawienie na Radosława Sylwestrzaka okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Bardzo dobre zawody rozegrał także pewnie interweniujący Patryk Wolański. Ważne, że drużyna się podniosła po tym, jak straciliśmy bramkę, i to bardzo szybko. I chyba to naprawdę doceniamy my. Ja na pewno aż się trochę wzruszyłem pod koniec, jak już ostatni gwizdek był, bo naprawdę ciężki był mecz i tak będzie ta liga wyglądała, że będziemy walczyć o każdy kawałek murawy, tak? Patryk, wiesz o tym, że jesteście pogromcami Gryfa, który nie przegrał, o ile dobrze pamiętam, od kwietnia tego roku. Dobrze, bardzo dobrze, bo musieliśmy zamazać plamę, która tak naprawdę nam się trafiła w stali, ze Stalą. No będą cieszyć i musimy drążyć tym dalej i ciągnąć zwycięstwo, bo liga jest długa i trzeba walczyć. I tak jak pokazaliśmy dzisiaj, że tylko walką i charakterem i drużyną, jednością możemy awansować. Patryk, to jest inna liga, inny poziom, inne drużyny rzeczywiście. Grają piłkę, grają otwartą piłkę, nie przyjeżdżają tutaj tylko się murować. No to bardzo dobrze dla nas. My lubimy grać piłkę i lubimy, jak drużyna się otwiera i mamy miejsce do gry. Więc na pewno, no myślę, że już nie można mówić, że ta liga będzie łatwiejsza, czy to, tamto, że ktoś tam z Beniaminków awansował od razu. Nie, trzeba po prostu patrzeć na siebie i iść do przodu. Patryk, ja gratuluję Ci kilku naprawdę bardzo dobrych interwencji dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, która no, nie układała się idealnie, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No nie układała się, no bo zawsze wiadomo, no jak traci się tą bramkę w pierwszej połowie, no to później jest ciężko, ale no chyba takiego meczu potrzebowaliśmy, żeby dostać znowu gonga
i podnieść się na nowo. I to bardzo szybko zareagowała drużyna. Wyszliśmy na drugą połowę z chęcią zdobycia zwycięstwa i to było wywijać. I to najważniejsze. Po piątej kolejce spotkań doszło do zmiany lidera. Na pewno nie ostatni raz, bo jak na razie czołówka jest bardzo wyrównana. Widzew na piątym miejscu z 10 punktami. 2 punkty więcej ma prowadząca w tabeli Siarka Tarnobrzeg. Niezmiennie zamyka ligową stawkę Skra Częstochowa, która nie zdobyła nawet jeszcze punktu. Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl.